Radoszkiewicz, kapelan leśników. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich radni, witam Wojciecha Wojtowskiego. Kwestia Puszczy Białowieskiej to kwestia, która nas niezmiernie interesuje, bo wiemy, jaką rolę odgrywa ten pomnik przyrody w naszej ojczyźnie, który na naszych oczach umiera. Ksiądz był wczoraj w Puszczy. Tematem się zajęło to złodzieje. To złodzieje bronią PO. Ale złodzieje bronią opcji przeciwnych. Tak samo jak sędziowie. Zamiast bronić Prawa i Sprawiedliwości, bo złapali złodzieje mieszkań, że poskromili mafię reprywatyzacyjną, no to PO, sędziowie, lewactwo po stronie zła. I tutaj czytaj księgę Habakuka. Wspaniała księga Boża. Ja pamiętam kiedyś, to się człowiek rozczytywał tej księdze. Rozmiłował w księdze Habakuka. Jak to ci sędziowie, jak to ci kapłani. Wbrew Jahwe postępowali, wbrew Panu Bogu, wbrew Stwórcy. Zła jest pełno na świecie. Szatan, diabeł jest Bogiem tego świata. Bogiem piszemy małą literą w Biblii bez przedimka określonego chodu. Oczywiście używaj rozumu, używaj nauki, która tutaj powinna być fundamentem w korzystaniu z naszych zasobów przyrodniczych, w korzystaniu, tutaj może odniosę się do lasów prywatnych, ale też i lasów państwowych, które stanowią 1/3 powierzchni Polski, niepośrednia. I my użytkujemy według zawetu Pana Boga. My chronimy przyrodę, prowadzimy edukację jako tutaj leśnicy, ale też jako edukatorzy, jako nauczyciele, jako też kapłani, ale przede wszystkim nauczamy, ja tutaj odnoszę się do swojej osoby, nauczamy, jaka jest hierarchia stworzenia, jak wygląda ten porządek. Porządek to Bóg, Stwórca, stwarza ziemię, stwarza człowieka, czyni człowieka panem tej ziemi, stwarza rodzinę, mężczyznę i kobietę, tutaj bardzo ważna rola rodziny, daje człowiekowi też w pewnym sensie też możliwość stwarzania, bo mężczyzna z kobietą jako małżeństwie stwarzają nowego człowieka, czyli są to wielkie dary od Boga. I teraz odniosę się tutaj do świata przyrody. Wiadomo, mamy lasy, mamy przyrodę. My wiemy, jak z tego należy korzystać. My wiemy, że należy korzystać w sposób zrównoważony, w sposób mądry. Leśnicy, tutaj odnoszę się do leśników, jest to bardzo wspaniała grupa ludzi wykształconych, ludzi posiadających wiedzę na temat użytkowania lasu. Oni korzystają z tego dorobku swoich dziadów, pradziadów, ojców. Korzystają z historii. Oni mają doświadczenie, jak należy sadzić las, jak należy z tego lasu korzystać. Bo wiem, że większość przedmiotów to przede wszystkim są to przedmioty ekologiczne, przedmioty drewniane. Jest to w pewnym sensie korzystanie z tej ekologii. Ale ci leśnicy to przede wszystkim sadzą las. Nie da się zrobić czegoś takiego, że las wyrośnie sam, że las sobie poradzi sam. Gdzieś tam na polu. Oczywiście może się zasiać naturalnie, ale ten las nie będzie piękny, ponieważ wyrośnie czynnik, wyrośnie trawa, pewne gatunki zostaną przykryte, zasłonięte, nie ma światła, czyli potrzebna jest i Pan Bóg nas tego uczy. Pokazuje nam na przykładzie historii dziejów. Bardzo ważnym elementem w kształtowaniu polskiej przyrody, przyrody świata jest ręka człowieka. My nie możemy pozwolić sobie na to, żeby człowieka wyrzucić z ekosystemu, z tego łańcucha, gdzie wiadomo, mamy zwierzęta, mamy rośliny, ale tym ogniwem najważniejszym, tym ogniwem spajającym jest właśnie człowiek. Człowiek, który powinien sobie czynić ziemię poddaną. Dokładnie wiemy, człowiek użytkuje ziemię, sadzi, zbiera, nawozi, daje tej ziemi czasami odpocząć i znowu sieje, zbiera. Po prostu mamy Boga w sposób zrównoważony. I to jest bardzo ważne ręka człowieka. I teraz tak patrząc też na sytuację, która dokonuje się na terenie Puszczy Białowieskiej w wyniku działalności kornika drukarza, a właśnie w wyniku zaniechania tej działalności człowieka,
uległ zniszczeniu już 50 tysięcy hektarów drzew stanu na terenie tzw. puszczy gospodarczej i 10 tysięcy hektarów drzew stanu w parku. Tak, proszę ojca, dlaczego zrobiłem to wprowadzenie, żeby słuchacze lepiej zrozumieli? Tak, przejdźmy do puszczy. Puszcza Białowieska, trzeba to zaznaczyć, zdementować to kłamstwo, które było propagowane już od wielu, wielu lat, ale szczególnie od tych kilku lat, a szczególnie kiedy pan profesor Jan Szyszko tutaj ratował Puszczę Białowieską, wprowadził krok naprawczy. Puszcza Białowieska to lasy gospodarcze, tylko tam jest jedna czwarta czy jedna piąta Puszczy Białowieskiej, jest to park narodowy, są to rezerwaty. I tutaj leśnicy nie czynią nic, nie robią nic w parku narodowym, ponieważ on jest zostawiony do takiego naturalnego wzrastania bycia. Natomiast lasy gospodarcze jest to miejsce, gdzie leśnicy użytkują. I od wieku Puszcza Białowieska w całości była użytkowana przez ludzi. Jest to obiekt, nie jak nazwała to organizacja UNESCO czy Unia Europejska, obiekt przyrodniczy, tylko jest to obiekt kulturowo-przyrodniczy. To znaczy, że tam człowiek był od wieku, on ten człowiek, ten las posadził, tam była ta ręka człowieka. I tam do czego to prowadzono? Po prostu poprzez instrukcje unijne, poprzez, jakby powiedział, ludzi dobrego serca, którzy nie mają wiedzy na temat przyrody, poprzez tych pseudoekologów, zaprzestano użytkowania lasu gospodarczego Puszczy Białowieskiej, który wczoraj właśnie widzieliśmy na własne oczy, lasu, który dzisiaj jest klęską. No to nie jest tak, że tam leży 2-3 drzewa pięknie, chętnie rośnięte, tylko jest to las, który całkowicie się zawalił. Jest to ruina, jest to suche kikuty stoją, one zagrażają, potężne zagrożenie pożarowe, potężne zagrożenie dla turystów. Każdy, który pojechał, oczywiście ludzie tam słyszeli, oprawki oglądali, ale jeżeli pojechał do Puszczy Białowieskiej, to na własne oczy, jeżeli to zobaczy, do czego zachęca wszystkich Polaków, nie tylko Polaków, zobaczy, że to tak wizualnie jest to brak porządku, brak gospodarza. Po prostu zakazano leśnikom korzystania z tej puszczy, usunięcia tych małych drzew, tych świerków, które zostały zaatakowane przez kotnika, a wiadomo, kotnik się rozmnaża, tworzy rodziny i zaraz Puszcza Białowieska to w większości drzewostan świerkowy. Po prostu te drzewa stoją, niektóre już leżą, ale niebawem te, które stoją, się zawalą. Jest to jedno wielkie cmentarzysko drzew. Księże, a do leśników docierają informacje, że instytucje Unii Europejskiej po raz kolejny planują uderzyć w Polskę, wykorzystując do tego właśnie nas. Tak, to mnie ta informacja dodała i to się wszystko jakby to potwierdza z tym, co pan profesor nam jednokrotnie mówił i jakby to nam przekazywał. Ja tak bardzo osobiście, kiedy tak pewne rzeczy słuchałem, to tak wiadomo słuchałem, ale pewne rzeczy były dla mnie taką abstrakcją, ale dzisiaj widzę, on mówił tak, pan profesor Jan Szyszko, że to jest okręt flagowy, jeżeli ten okręt oddamy, jeżeli się poddamy, jeżeli ten kurz leśnika zostanie zignorowany, a weźmie się pod uwagę tę opcję ekologów, pseudoekologów, wyobrażajmy ekologów, którzy nie chcieli użytkować Puszczy Białowieskiej i jej ratować, to ta zaraza, ta gangrena, ten nowotwór rozleje się na całą Polskę, na całe polskie lasy. I proszę już dzisiaj zauważyć, Puszcza Karpacka, Bieszczady, niewiele innych, na przykład Mierzeja Wiślana. Problem z lewicą dla Platformy, problem z Konfederacją dla PiSu. Nie z lewicą dla PiSu, proszę zauważyć hasła socjalne. Natomiast chciałam zapytać o coś innego. Nie jest tutaj w stanie przelicytować PiSu. Inicjatywa Polska, która jest fragmentem klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska, gdzie są, przypomnijmy, poza Platformą jeszcze Nowoczesna, Zieloni i właśnie Inicjatywa Polska, zaprosiła Małgorzatę Kidawę-Błońską na rozmowę o postulatach, o problemach. I od tego będzie zależało poparcie. Ja wczoraj na antenie TVP3 Warszawa pytałam Tomasza Żyłkę z Nowoczesnej, czy oni będą wystawiali własnego kandydata na prezydenta. On mi nie umiał na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, nie był w stanie powiedzieć ani tak, ani nie. Więc pytanie, czy Platforma